SBCO Hero World Cup Max 89 overalla zawita już dzisiaj o 19 do naszych gier. Nowe SBC w przeciekach, które naprawdę może namieszać na rynku transferowym oraz inwestycja w Once to Watche, która naprawdę mega mi oddała. No i moje dalsze ruchy transferowe oraz kolejna inwestycja, w którą sobie zainwestowałem. Tego wszystkiego dowiecie się w tym odcinku, więc oglądajcie uważnie. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście wymagany próg lajków, więc pojawia się dzisiaj kolejny. Oczywiście pozdrawiam dwie osoby, które zostawiły komentarz. Są to losowe osoby, jest to Paddy oraz Igorox. Serdecznie Was pozdrawiam, jeżeli Ty chcesz być pozdrowiony w kolejnym odcinku za dwa dni, to oczywiście zostaw jakiś komentarz. No i pod tym odcinkiem, jak dobijecie 200 lajków, to wrzucam Wam kolejny poradnik na zarobek. W filmie, który pojawił się przedwczoraj na moim kanale, spodziewałem się, że SBCO kartę Hero World Cup będzie albo w sobotę, albo w niedzielę. Jednak dzisiaj w grze pojawiło się tylko dynamiczne duo oraz jedna paczka Electrum Prime, jeżeli się nie mylę. Spodziewałem się, że to SBC wleci dzisiaj w niedzielę, ponieważ dzisiaj zaczął się pierwszy dzień mundialu. Myślałem, że EA będzie chciało jakoś to uczcić, jednak no jak widać, postanowili oni zrobić sobie wolne. I na profilu Food Sheriffa, czyli naprawdę wiarygodnego źródła, pojawiło się kolejny przeciek na temat SBC o player pika 83+. Wydaje mi się, że jeżeli miałbym strzelać, to będzie tutaj do przepalenia albo cały skład 81 overalla, albo na przykład skład 80 overalla i do tego jeden inform. Wydaje mi się, że pod takie SBC naprawdę nie ma za bardzo jak zainwestować, ponieważ sami dobrze wiecie, że w tym roku 83, jak i wszelkie informy naprawdę nie odbijają, więc po to SBC jakoś szczególnie nie musicie się martwić, nie musicie jakoś specjalnie inwestować. Wiadomo, że jednego informa 84 overalla, który aktualnie chodzi po 10,5 tysiąca, można sobie zakupić, żeby ewentualnie to SBC zrobić po taniości, ponieważ prawdopodobnie jednak tego informa nie będzie trzeba przepalić, ale gdyby taka opcja była, to na pewno informy delikatnie polecą w górę. O naszej inwestycji pod to SBC o kartę Hero World Cup nie będę mówił w tym odcinku, ponieważ ostatni odcinek naprawdę poleciał bardzo fajnie, więc zakładam, że każdy z Was już go widział. Jeżeli ktoś sobie wtedy zainwestował po tym odcinku, to już teraz na tych kartach widać, że jest delikatny zysk, ponieważ wszystko poszło lekko do góry, więc jeżeli nie zainwestowałeś jeszcze, to wróć sobie do tamtego odcinka, posłuchaj, co mówiłem, ponieważ cały czas jesteś w stanie sobie zainwestować tak, żeby na tym zarobić. Wiadomo, że karty są teraz drożej, ale i tak uważam, że zysk na tym będzie spory, nawet jeżeli się spóźniłeś i dopiero dzisiaj byś sobie zainwestował. W ostatnim odcinku również wspominałem Wam o tym, że zainwestowałem sobie w karty Once to Watch, ponieważ one mają szansę na upgrade swojej karty, jeżeli ich drużyna wygra chociaż jeden mecz w mundialu. Takie karty już teraz bardzo poszły w górę. Ja mówiłem, żeby sprzedać sobie te karty w dzień mundialu, ponieważ to właśnie wtedy będzie na nich największy hype. Jest to niedziela, jak to nagrywam, jak widzicie, Antony 17 listopada był brany przeze mnie za 315 tysięcy. Dzisiaj sprzedałem sobie jego jedną kartę, jego dwie karty, przepraszam, za 390 tysięcy. Teraz jest nawet droższy, ale wolałem nie ryzykować. Antonio Rudiger, którego 17 listopada mówiłem, żeby brać za 650 tysięcy. Jak widzicie, jego cena aktualnie nawet delikatnie spadła, ale jeżeli ktoś idealnie wyczuł moment i już widział, że będzie spadek, no to sprzedał sobie go za te 700 tysięcy, więc te po podatku te 30-40 tysięcy profitu na nim było. Renato Sanchez, który 17 listopada był brany za 700 tysięcy, aktualnie tych tysięcy chodzi po 780, oczywiście też kilkadziesiąt tysięcy zysku na jednej karcie, a przypominam, że to tylko były 3 dni różnicy, więc przytrzymać sobie karty przez 3 dni i mieć na nich tak duży zysk, jest to naprawdę sztuka. No i na sam koniec oczywiście wspominałem Wam też o Tchouamenim, mówiłem, że jest to karta najtańsza z tych wszystkich Once to Watch, które może oddać. W tym przypadku delikatnie się pomyliłem, ponieważ mówiłem, żeby brać go za 180 tysięcy. No i ten Tchouameni tak naprawdę stoi w miejscu, bo tylko 5 tysięcy zysku na tej karcie. Ale wiadomo, że po podatku, jeżeli byście go sprzedali, to byście sobie na nim stracili delikatnie. Więc ten Tchouameni nie wypalił, ale na niego mówiłem, żeby po prostu uważać, ponieważ jest to karta najtańsza dla osób, które mają mniejszy budżet. A wiadomo, że jeżeli ktoś zainwestował w takiego Antonego, który naprawdę oddał mocno, no to ten zysk był przepotężny. Ale jeżeli ktoś jest na moim Discordzie, ma rangę FIFA, to na pewno na tych kartach sobie spokojnie zarobił, ponieważ co kilka godzin starałem się, no, się tą cenę monitorować i pisać fifaczom, co ja na nich miejscu bym zrobił i czy ja karty sprzedaję, czy trzymam, jaka jest szansa na to, że te karty jeszcze urosną. Więc jeżeli Ty nie radzisz sobie z handlem albo chciałbyś troszeczkę pomocy ode mnie, to oczywiście zerknij na Discorda, tam do kupienia masz rangę fifacz. Są jeszcze wolne miejsca w miesiącu listopadzie, więc oczywiście zapraszam. Tam po prostu gotowe sposoby na handel i na inwestycje, więc naprawdę łatwo się tam zarabia. A teraz chciałbym po prostu przekazać Wam moje dalsze ruchy transferowe i w co po prostu ja sobie zainwestowałem na te kolejne dni, czyli na wtorek oraz na środę. Po pierwsze, to na pewno polecam Wam wyjść ze wszystkich overalli, jakie tylko macie, ponieważ tak jak powiedziałem na początku odcinka, ma wyjść SBC o kartę 83+, a mianowicie player pick, co oznacza, że wszystkie fodery od 85 do 88 prawdopodobnie polecą bardzo, ale to bardzo w dół i wydaje mi się, że takie 85 wtedy na spokojnie poniżej 7000 będzie można łapać. Więc jeżeli oglądasz ten odcinek jeszcze przed godziną 19, o 19 wychodzi SBC o Hero World Cup, o którym powtarzałem już miliony razy, o 19:05 zacznij sobie sprzedawać te wszystkie karty, w które zainwestowałeś.
to weź, ponieważ to właśnie wtedy będzie najwyższy pik cenowy. O 19.20 pewnie cena tych kart z powrotem spadnie, a jeżeli z tych kart nie uda ci się wyjść, to gwarantuję ci, że jeżeli ten pik 83+ wleci do gry na przykład we wtorek, no to po prostu na tych kartach wszystkich stracisz. Wiadomo, że foderki jest to taka rzecz, na których ciężko jest stracić i wystarczy po prostu przeczekać kilka dni, jeżeli po prostu ich cena się trzyma albo delikatnie spadła, ponieważ wiadomo, że foderki jest to góra, jest to dół i po każdym tak naprawdę dołku jest góra, więc jeżeli z tych kart nie udało ci się wyjść albo oglądasz to po godzinie 19, masz zainwestowane w karty 85-86, to sobie te karty przetrzymaj, ponieważ prawdopodobnie po tym player piku ich cena właśnie poleci bardzo w dół, no ale zaraz wleci jakieś EA z jakimś fajnym SBC, które z powrotem podniesie te ceny, te karty na cenie, więc nie panikujcie, ale tak jak mówię, po 19 dzisiaj polecam wam sprzedać te wszystkie karty, jakie tylko macie, nawet jeżeli na przykład braliście za 8000, te 85 podskoczą one do 8800 czy 8900, to i tak sprzedajcie sobie mając te 700 końców na karcie zysku, ponieważ z powrotem będziecie mogli w nie zainwestować lada chwila, jeżeli ten player pik 83+ wleci do gry, tak jak jest zapowiadany, a wleci na pewno. Zerkam sobie cały czas teraz na karty Path to Glory, ponieważ ich cena bardzo, ale to bardzo rośnie. Przykład De Jonga, który jeszcze na przykład wczoraj był do dostania za 630 tysięcy, aktualnie kosztuje 700 tysięcy. Drugi przykład, na przykład Griezmann, który wczoraj był do wyłapania za 600 tysięcy na PC-cie. Dzisiaj, no też niby 600 tysięcy, ale jak widzicie, jego cena cały czas rośnie, więc na przykład taki Griezmann jest fajna okazja, żeby sobie w niego wejść. Dalej na przykład taki Carvajal, który jeszcze wczoraj był za 200 tysięcy, dzisiaj już tych 1235. Są to karty, które naprawdę są bardzo ryzykowne i jeżeli masz mało końców, to nie polecam tego robić, ale jeżeli masz więcej końców, to sobie poprzeglądaj te wszystkie karty, które tutaj są, ponieważ jest wśród nich kilka perełek, tak jak na przykład te, które wymieniłem, które naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie rosną. Wiadomo, że te karty również będą zupgrade'owane, jeżeli ich drużyna wygra tam kilka meczy, wygra jeden mecz dokładnie, więc warto sobie oczywiście na nie zerkać. Jeżeli lubisz flipować i na przykład nie sprawia ci to żadnego problemu, to również na tych kartach bardzo, ale to bardzo fajnie się flipuje, ponieważ mimo tego, że te wszystkie karty na ogół rosną, wiadomo, że są takie karty, które na przykład idą tylko i wyłącznie w dół. Przykład na przykład taki Zakaria, który teraz tylko i wyłącznie tanieje. Jednak jest wiele takich kart, na których jest ogromna panika, ponieważ ludzie nie wiedzą, jak ich cena będzie się zachowywała. Ludzie panikują, a wiadomo, na takich kartach, których pojawia się wiele na rynku i ludzie jeszcze nie wiedzą, jak ta cena się zachowa, po prostu są bardzo duże wahania cen, przez to idzie te karty dużo taniej wyłapać. Na przykład taki Griezmann, na którym po prostu chcę wam jeszcze go pokazać. Jeżeli sobie wejdziecie na przykład wykres wczoraj i sobie zerkniecie na ten wykres, jak on się tutaj szlifował, to na przykład możecie sobie zerknąć, czy czasami był do wyłapania za 600 tysięcy, a godzinę później mogliście go sprzedać za tych 1640. Wiadomo, że po prostu trzeba sobie każdą kartę przestudiować. Nie chcę wam podawać gotowych kart po prostu na tacy, ponieważ to wszystko chciałbym zostawić dla osób, które mają FIFA na moim Discordzie. No ale tak jak mówię, nie jest to nic trudnego, wystarczy sobie wybrać jakąś kartę, zobaczyć, jak wykres wygląda, zobaczyć sobie, jak ten wykres mniej więcej właśnie wyglądał przez ostatnie godziny, po ile ta karta była, po ile ta karta teraz jest. No i tak jak mówię, na tych kartach bardzo łatwo się flipuje, jednak pamiętajcie o tym, że na każdej karcie macie ogromny podatek, ponieważ 5 tysięcy z każdej setki, czyli na takim Griezmannie mielibyście aż 30 tysięcy straty na podatku, więc weźcie to pod uwagę, jak sobie flipujecie. No i ja bardziej polecam flipować na kartach tańszych, na takich kartach, które maksymalnie kosztują 200 tysięcy, no i w tym gronie tych kart Path to Glory naprawdę tych kart jest sporo. Teraz będzie coś dla osób, które mają ten budżet nieco mniejszy, nie mogą sobie pozwolić na flipowanie i tak dalej. Polecam wam zerknąć na karty złote zwykłe, ponieważ wiadomo, jest w przeciekach ten player pick i zazwyczaj raz w tygodniu, w poniedziałek albo wtorek po prostu jej rzuca samo od ciebie jakiegoś pika, na które po prostu wymagania są takie, że trzeba przepalić na przykład 6 albo 11 kart złotych zwykłych, przez co te karty regularnie raz w tygodniu skaczą od 350 do na przykład 500-600 końców, w zależności właśnie od tego, jakie to SBC będzie. Wiadomo, że player pick 83+ naprawdę całkiem spoko i raczej każdy będzie sobie chciał go zrobić. Ja teraz patrzę na PC i aktualnie za 350 bardzo ciężko dorwać jakąkolwiek kartę na kup teraz złotą zwykłą. 400 końców jest to naprawdę sporo i za tyle jeszcze tych kart bym nie brał. Jednak jeżeli sobie troszeczkę posnajpicie i tak dalej, jeżeli lubicie to, to za 350 te karty na spokojnie można brać. Oczywiście, jeżeli ustawicie sobie na licytacji max 350, to też będziecie się musieli troszkę namęczyć, jednak to wam się będzie udawało. I tutaj nie patrzyłbym na kartę, czy ona jest z jakiejś tam ligi gorszej, czy z narodowości gorszej. Nawet nie brałbym pod uwagę tego, na jakiej pozycji gra, czy jest to bramkarz, czy jest to napastnik. Ponieważ jeżeli takie SBC wyjdzie, no wiadomo, że wyjdzie, ponieważ te player piki zawsze wychodzą, no to te karty wszystkie pójdą do góry. Wtedy dużo osób rzuca się na to wszystko, tak jak mówię, i cena drastycznie skacze od 350 do 500-600, tak jak mówię, w zależności od tego, jakie to SBC jest. No i jeżeli o 19 dostaniemy takie SBC któregoś dnia, a wy macie zainwestowane w te karty złote zwykłe, to polecam od razu po godzinie 19, 5-10 minut zacząć te karty sprzedawać, ponieważ to właśnie wtedy te karty są najdroższe. No jeżeli skupujecie sobie takie karty złote zwykłe, to polecam również skupować sobie każdą kartę inną, żebyście sobie nie zaśmiecali listy transferowej. Wiadomo, jak sobie kupicie każdego zawodnika innego, to wyśle on się wam do klubu i w klubie może sobie leżeć, ponieważ tak jak mówię, nie jest to dosyć potwierdzone, kiedy ten pik wleci, i żeby nie było tak, że sobie zaśmiecicie listę transferową po prostu tymi kartami,
wami i nie będziecie mogli robić nic innego. No i dzisiaj taki krótszy odcinek, oczywiście jak dobijecie lajki, to widzimy się jutro. Prawdopodobnie jutro na kanał właśnie wleciałaby ta paczka z SBCO Hero World Cup, więc dobijajcie lajki. Pamiętajcie o tym, że na 15 tysięcy subów, jak bijemy do końca roku, robię giveaway na 2800 FIFA Points, więc naprawdę spoko opcja. I po prostu oglądaj, wyczekuj na odcinek, ponieważ może to akurat ty wygrasz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!